Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, mili Państwo. Mamy listopad i przyznam szczerze, że średnio mi idzie to wyciskanie z siebie regularnych odcinków, ale wiecie co? W mojej głowie zaszło ostatnio sporo zmian i chyba wreszcie postanowiłam dać se na luz, bo doszłam do czegoś, co jest logiczne, ale nie docierało do mnie przez lata, że. Kiedy nie mamy nic naprawdę istotnego do przekazania, to może nie powinniśmy zmuszać się do mówienia, nagrywania czy tworzenia czegokolwiek na siłę? Brzmi sensownie, nie? A jeszcze sensowniejsze jest to, że wpadłam na pomysł, żeby się tak nie biczować, za to, że nie funkcjonuje jak dobrze naoliwiona maszyna na usługach algorytmu. I szczerze mówiąc, kompletnie nie wiem, czy to jest słuszna droga. Na pewno stoi w mocnej kontrze do obecnych internetowych trendów i strategii budowania zasięgu. Ale hej, na tę chwilę postanowiłam właśnie tą ścieżką sobie dreptać i jest mi z tym całkiem komfortowo. Dziś właśnie o tym dobrostanie chciałabym z Wami pogadać, a przy okazji rozebrać na czynniki pierwsze pewne wciąż całkiem modne pojęcie, które w jednych budzi iskrę motywacji, a w innych nieposkromione wręcz pokłady agresji. Pomówmy o werble proszę, strefie komfortu. Już czuję, jak niektórych z Was skręcę na samobrzmienie tych dwóch słów strefa komfortu. No bo przecież. Wszędzie słyszymy te wszystkie mądrości, pamiętaj, że, yy, yy, szyję w tym momencie, yy, yy. pamiętaj, że wszystkie twoje marzenia są tam, gdzie kończy się strefa komfortu. O, na przykład to albo yy. wstań i działaj, strefa komfortu to twój największy wróg i tak dalej, i tak dalej. Siadłam gdzieś do mikrofonu, żeby pogadać z wami o tym zagadnieniu, bo szczerze? Jest sama, nie umiem opowiedzieć jednoznacznie po żadnej ze stron, a odkryłam, że takie gadanie podczas, podczas takiego metaforycznego stania w szpagacie zawsze wychodzi mi całkiem nieźle. I jeśli miałabym być z wami szczera, to przez większość życia grałam w drużynie, która jednak kibicowała właśnie temu wychodzeniu poza strefę komfortu. A co ciekawe, i całkiem śmieszne. Sama prawie nigdy nie stosowałam tych różnych motywacyjnych hasełek w praktyce. Może takim tytułem wstępu: ja przez większość życia łykałam wszelkie samorozwojowe treści jak pelikan i w pewnym sensie wciąż to robię, choć teraz już wydaje mi się z większym dystansem i umiarem. Jak sobie myślę, że to chyba przez terapię się dzieje, bo ona mi wypełnia. Te przestrzeń, właśnie to zapotrzebowanie na samorozwój, na jakąś pracę wewnętrzną nad samą sobą. Niemniej jednak zawsze miałam słabość do prania sobie mózgu zdaniami, które obiecywały przysłowiowe gruszki na wierzbie, przy odrobinie tylko zaangażowania. I nie mogę powiedzieć, że to było całkowicie bezużyteczne, bo mam wrażenie, że dużo wewnętrznej roboty, między innymi dzięki tym różnym motywacyjnym popierdłkom, udało mi się odwalić. I nie ulega wątpliwości, że mądrze stosowane techniki samorozwojowe potrafią zdziałać naprawdę dużo, niemniej jednak, jeśli chodzi o tę słynną strefę komfortu, cóż no, zaczęłabym od tego, że. Ja uwielbiałam, uwielbiałam, uwielbiałam słuchać opowieści o tym, co czeka za jej granicami, ale sama raczej nosa za nie nie wyściubiałam przez większość mojego przebywania na tym łespadole. A jeśli już, to bardzo, bardzo ostrożnie. Wydaje mi się, że działo się tak dlatego, że, no co tu dużo gadać, kompletnie w siebie nie wierzyłam. Bałam się dosłownie wszystkiego, włącznie z sobą samą i poddawałam wątpliwość każdą samodzielnie podjętą decyzję. Gdy już coś postanowiłam, to musiałam to wtedy długo przetrawić w głowie i sercu. Często na tyle długo, że gdzieś po drodze się wytracałam cały pierwotny zapał, ale ale co ciekawe, powtarzanie mantr o tym o tych wszystkich cudach czekających za strefą komfortu szło mi prawie tak samo dobrze jak porzucanie kolejnych pomysłów w drodze po ten szeroko pojęty sukces. A później przyszła zmiana, terapia, walka z własnymi demonami, często cholernie niełatwa. Ale też, żeby nie przypisywać wszystkiego wyłącznie terapii, chyba po prostu dojrzałam, wiecie? Chyba po prostu stałam się dorosłą babą. Te wszystkie obawy związane z działaniem, jakby zeszły na dalszy plan. Zaczęłam sobie ufać i stać za sobą murem. Albo żeby przełożyć to z polskiego na poznawczo-behawioralny, wykształciłam w sobie tego zdrowego dorosłego, który pozwala mi śmielej stać w swojej prawdzie. Zabrzmiało trochę jakoś tak ezoterycznie z tą swoją prawdą. No dobra, ale niech będzie. I wiecie co się stało? Nagle ta strefa komfortu stała się dla mnie czymś ważnym. Ale w zupełnie innym kontekście, nabrała zupełnie innego znaczenia, bo jej porzucanie zaczęłam postrzegać jako pewną formę nie wiem jakiego słowa użyć autoagresji jakiegoś działania wbrew sobie. W ogóle zaczęłam ten odcinek od wzmianki związanej ze zwolnieniem tempa pracy, uszanowaniem moich kreatywnych ograniczeń. To się zresztą nieźle łączy z odcinkami, które popełniałam w ostatnim czasie, bo jak refren wracał, wracał tam temat ym, zatracania się w pracy, ukochania tego ślimaczego tempa i mojej wrażliwości z kartonu i patyków. I przy tej całej mojej chwiejnej konstrukcji, przełamywanie tej omawianej dziś przez nas strefy komfortu, choć bardzo kuszące. Zawsze wiązało się z bolesnym łamaniem granic, takim paraliżującym strachem, który zupełnie, zupełnie dławił całą radość odkrywania tego nowego, tego nowego, które czeka na mnie poza tą strefą komfortu. I zwykle, bez wypracowania w sobie tych wszystkich mechanizmów, które obecnie mam, bez tego zdrowego dorosłego, za to z wrzeszczącym w niebogłosy wewnętrznym rodzicem i zapłakanym wewnętrznym dzieckiem, decyzja o spróbowaniu czegoś nowego wiązała się z, ze strachem i niekiedy cierpieniem. Oczywiście motywacyjne hasła obiecywały przysłowiowy kociołek pełen złota po drugiej stronie tęczy, ale żeby, żeby tam w ogóle dojść, to ja osobiście musiałam dosłownie złożyć ofiarę całopalną. Swoją drogą, teraz tak do mnie przyszło, że to jest niesamowicie ciekawe z perspektywy czasu, że kiedy zaczynałam terapię, to bałam się, że porzucając tego mojego brutalnego perfekcjonistę na rzeczy jednak łagodniejszego podejścia, stracę. Cały zapał. Wiecie, że stracę to coś i myślę, że wielu z Was podziela lub podzielało mój lęk, bo to jest dosyć mm, powszechne zjawisko, jak się terapię zaczyna, że jak uleczycie to czy tamto, to stracicie swojego pazura. Że jak nie wiem, przestaniecie pić, zaczniecie pracować nad ADHD, perfekcjonizmem, czy każdą inną psychiczną kulą u nogi, to zniknie. Ta część z was, która pcha was do przodu albo yy, czyni kimś atrakcyjnym dla otoczenia. Ja tak miałam i dopóki tak miałam, do tego momentu towarzyszyło mi poczucie, że albo najlepiej, albo wcale. Pamiętam, jak wybuchałam płaczem, kiedy moja terapeutka sugerowała, Sugerowała mi scenariusz, w którym nie wszystko idzie jednak po mojej myśli, i pytała, co by się wtedy wydarzyło. Przedstawiała mi taką hipotetyczną sytuację: co by się wydarzyło, gdybym nagle zaczęła tracić obserwatorów, albo co by się wydarzyło, gdyby nikt nie przyszedł na mojego DJ-skiego seta? Co by się wydarzyło, nie wiem, gdyby, gdybym doszła do wniosku, że czas się poddać w tej czy innej sferze? Taka wizja, sama wizja przecież, bo nie fakt, budziła we mnie szczerą panikę. Mnie musiało się udać, bo inaczej przyjdzie koniec świata, tak? Z tą mierną pewnością siebie i potrzebą takiej, ciągłe, takiej ciągłej aprobaty, dzisiaj mi się język plącze strasznie, z potrzebą aprobaty ze strony otoczenia oczekiwałam albo. Wielkiego zwycięstwa, albo równie wielkiej porażki, z której najpewniej już nigdy przenigdy się nie wyzbieram. No i pewnie domyślacie się, że z takim mindsetem próbowanie rzeczy nowych było cóż, no. nie lada akrobacją, w której spalałam się do cna. Nie spałam, bałam się, snułam najczarniejsze scenariusze. Żyłam daną historią na tygodnie, niekiedy przed tym, jak się w ogóle wydarzyła, rozpatrując wszystkie najlepsze i najgorsze możliwości. I oczywiście, wedle idealnej coachingowej historii, pomimo lęku, spróbowałam, a teraz moje życie już nigdy nie będzie takie samo, bo przekonałam się, że ograniczam nie tylko wyobraźnia. No nie, zwykle wychodziło. Tak sobie, średnio, ani jednoznacznie dobrze, ani źle, a ja z przepalonymi niepewnością kabelkami wełbie nawet nie potrafiłam się ucieszyć z tego, co poza tą strefą komfortu na mnie czekało. No bo nie było tego spektakularnego wow, tak? Ale nie było porażki, więc nie wiedziałam co czuć, bo zakładałam tylko te dwie ewentualności. I tutaj zadziewał się bardzo dziwny mechanizm w mojej głowie, bo ja najczęściej finalnie dochodziłam do wniosku, że. Chyba w takim razie z tej strefy komfortu wcale nie wyszłam. A co za tym idzie? Chyba niczego nie dokonałam, nic nie zmieniłam, no bo przecież poza tą prawdziwą strefą komfortu czeka na mnie wielkie wow, że tam zmienia się całe życie. Przecież tam czekają te wszystkie moje marzenia. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak się ciężko żyje w takim zero-jedynkowym odbiorze własnej osoby. Jeszcze wracając do tych niebywałych nagród poza strefą komfortu, to w ogóle mam wrażenie, że. Ta cała sfera coachingowa, samorozwojowa, te treści motywacyjne, teraz złapałam się na tym, że powiedziałam ta cała, ale oczywiście mamy na względzie, że użyłam tutaj gigantycznego ogólnienia, niemniej ta najchętniej słuchana narracja, może tak, y, mówi o szybkich, dużych zmianach. To się najlepiej klika, bo żyjemy w takich szybkich czasach czasach instant. Szybkie pieniądze, szybki sukces, pięć kroków, które sprawią, że w tydzień, miesiąc, rok osiągniesz to czy tamto. W EZO świecie, na które lubię sobie też łypać jednym okiem, lubimy słuchać o skokach kwantowych, czyli tym razem z wróżkowego na nasze, o zmianach rzeczywistości, które wydarzają się niezwykle gwałtownie, oczywiście na twoją korzyść. Lubimy mieć dużo w krótkim czasie, więc myślenie, że od tego upragnionego celu dzieli cię wyłącznie jakaś cienka linia, Własnych ograniczeń świetnie się tutaj wpisuje. Mam wrażenie, że zagadnienie procesu przestało być dla nas kuszące, a jeśli miałoby już takie być, to musiałoby się wiązać z ciągłym wzrostem, bo inaczej, no to co? No to coś nie działa, tak? Skoro tyle nad czymś pracuję i dalej zdarzają mi się upadki, to przyjęta strategia jest wadliwa. Naprawdę w to wierzyłam, przy okazji nie wierząc kompletnie w siebie. I kiedy dotarłam do momentu, w którym wreszcie zaczęłam nawiązywać kontakt z tym zdrowym dorosłym we mnie, i nie bez powodu też używam słowa zaczęłam, bo to wciąż trwa, to jest długi i żmudny proces. Ale kiedy to zaczęło się dziać, kiełkować, to zaakceptowałam to średnio, którego tak się przecież bałam, zaakceptowałam to, że próba nie zawsze będzie wiązała się ze spektakularnym sukcesem, że działanie w zgodzie ze sobą to nie jest ciągłe życie w radosnym flow, tylko zgoda również na te gorsze momenty, na porażki, na zastój, na chwile, w których nie mam wam nic do opowiedzenia, narysowania czy nagrania. I ta szufladka w głowie, której przecież tak się bałam, no bo tak jak mówiłam, akceptacja bycia średnim, przeciętnym równała się porażce. Otwarcie tej szufladki sprawiło, że ta strefa komfortu po pierwsze przestała być dla mnie mityczną granicą strachu, bo przestałam się aż tak bać. W końcu największym zagrożeniem po tej drugiej stronie była porażka. Skoro porażka straciła u mnie na znaczeniu, to i strefa komfortu straciła swoje grube mury, a po drugie, paradoksalnie, zaczęła być dla mnie ważna. Już wyjaśniam. Jeżeli uznajemy, że strefa komfortu daje nam, no właśnie, komfort, a to co dzieje się poza nią jest nowe i niekiedy przerażające, to czy nie jest w rzeczywistości synonimem naszych granic, granic tego, na co w danym momencie możemy sobie pozwolić, co jest najbardziej w zgodzie z naszym ciałem i głową? Jeżeli czuję, że dana sytuacja mnie przerośnie, to czy powinnam w nią iść za wszelką cenę w imię wychodzenia ze swojej strefy komfortu, czy uszanować swoje granice? Te pytania zostawiam tutaj bez jednoznacznej odpowiedzi. Cały ten odcinek pewnie żadnej odpowiedzi Wam nie da, jak to bywa w moim przypadku, ale mam nadzieję, że w zamian da przestrzeń do własnych rozkminek, bo mm, teraz do mnie przyszła taka myśl, że wszystko się chyba rozbija o umiejętność słuchania siebie, nie? I wiem, wiem, kolejne hasełko wywracające żołądek do góry nogami: słuchaj swojego wnętrza, hehe, ale. Uważam, że to właśnie umiejętność wyczucia w ciele i w głowie, czy dana sytuacja nie jest działaniem wbrew sobie, rozwiązuje nam w zasadzie problem tej całej strefy komfortu. Teraz w ogóle tak sobie myślę, że jest strefa komfortu i strefa komfortu, nie? Zrobiłam sobie właśnie przerwę na kilka łyków kawy, bo jakaś chrypka poranna błądzi po moim gardle i sobie przesłuchałam końcówkę tego pasma, na którym nagrywam. No i hasło strefa komfortu pojawia się tutaj niepoprawnie często, ale chyba wiecie, nie znajduję dla niej żadnego synonimu. Tak więc musicie mi wybaczyć to masło maślane. Ale wracając do naszej strefy komfortu i tych dwóch w zasadzie. W zasadzie typów, podtypów jej, no tu mi się udało nie, nie powtórzyć. Tę pierwszą pokonujemy siłowo, przemocowo, naginając własne zasady i granice, spalając się gdzieś ze strachu po drodze. Czy po drugiej stronie czeka nagroda? No? Czasem tak, ale zwykle nie tak wielka, jakby się zdawało, a nawet jeśli jest duża, to przez ten stres towarzyszący procesowi nie jesteśmy w stanie jej w pełni docenić. Przynajmniej ja tak miałam. To jest ta strefa komfortu, do której przekroczenia poniekąd się zmuszamy, bo ktoś nam powiedział, że jak to zrobimy, to nasze życie się diametralnie zmieni. Zatem nie dość, że liczymy na osiągnięcie tego jednego celu, to dodatkowo chcemy, żeby zadział się piorunujący efekt, Motyla obiecywane nam przez kołczów różnej maści. Ta cała, ta cała reakcja łańcuchowa, która przybliży nas do życia marzeń. Życia, które nigdy się nie wydarzy i zarazem już się dzieje. Ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Jest też druga strefa komfortu, i zaraz tak sobie myślę, że może to wcale nie chodzi o cel po drugiej stronie ani grubość tej granicy, tylko. Tylko po prostu tempo i przekraczania, bo wpadło mi do głowy prawko, które właśnie robię. Ja od dziecka słyszałam, że baby nie potrafią jeździć, i to przeświadczenie tak mi się w głowie uleżało, że ja byłam święcie przekonana, że jak już za to kółko wsiądę, to będę myliła prawą z lewą, będę torowała ruchy i stanowiła zagrożenie na drodze. Przez to przekonanie latami prokrastynowałam zapisanie się do szkoły jazdy. Mam 34 lata, prosta matematyka. Jednocześnie słyszałam, że już by wypadało prawko zrobić, że samochód to wolność, że ta jeździ, tamta jeździ, ale moja strefa komfortu zamykała się na fotelu pasażera. I teraz wiem, że to wszystko było przekraczalne, ale ja potrzebowałam czasu. Że wcześniej mogłoby się zadziać, ale dopiero teraz jestem naprawdę gotowa. Gotowa, żeby przyjmować wiedzę bez stresu i łez, gotowa, żeby zostać kierowcą, ale i gotowa na to, żeby robić błędy czy nie zdać egzaminu za pierwszym, drugim, trzecim, a nawet piątym razem. Wchodzę w ten cały proces ze spokojem, bo pierwszy, dosłownie pierwszy raz w życiu czuję, że nie muszę niczego udowadniać, że robię to wyłącznie dla siebie. Czy jest to wychodzenie poza strefę komfortu? No oczywiście, że tak. W końcu robię coś nowego, a wybór bycia wieczną Passenger Princess byłby sto razy wygodniejszy. Ale ja teraz podjęłam pewien trud. Ten proces nie należy do gładkich, ale wchodzę w niego z kompletnym spokojem, bez ustalania czasowych granic czy liczby podejść. Po prostu mam pewność, że koniec końców będę kierowcą i to mi wystarczy. I właśnie przez tę wyrozumiałość, przekraczanie przecież tak przerażających i dotąd nieprzekraczalnych granic, kompletnie straciło na swojej mocy. Może to właśnie o ten poziom wyrozumiałości chodzi o to poluzowanie tego ciśnienia na sukces. Wiecie co, w ogóle podzielę się z wami momentem iluminacji, który dosłownie teraz przeżywam, bo ostatnio, to będzie trochę oftopa, trochę wcale, ostatnio mam niemały kryzys, zagwostkę może bardziej, związaną z tym, co ja to właściwie robię, kim ja jestem dla was i do kogo ja tu właściwie mówię. I właśnie w tej minucie dotarło do mnie, że te treści, które tworzę są, dla osób bardzo, bardzo wrażliwych, takich jak ja, takich, którym się od dziecka powtarzało, że świat przyjdzie i je zje, że sobie nie poradzą, bo trzeba mieć albo twarde serce, albo twardą dupę, a my jedno i drugie miękkie. Powoli chyba docieram, wiecie, do tego, że mówię do was z pozycji takiego ślimaka bez skorupki, który jednak pełznie do przodu. No, chyba, chyba to jest ten puzelek, którego mi brakowało. Ale fajnie, muszę to sobie jeszcze poukładać w głowie. Ale wracając do tematu, myślę, że wychodzenie poza strefę komfortu jest okej. Okay. Faktycznie buduje w nas coś nowego, ale tempo należy dostosować do własnych potrzeb. Ta narracja związana z przełamywaniem granic kojarzy się, przynajmniej mnie, z czymś takim szybkim, dynamicznym, siłowym, jest coś takiego. Ale ja chyba tak nie potrafię, żeby przy okazji nie spalić sobie układu nerwowego i powiem wam, że przestaję tą cechą moją gardzić. A jak już jesteś ok ze swoim tempem, to nawet ślimacze przestaje być. Niepożądaną przypadłością. W końcu cały czas jednak przesuwam się do przodu, prawda? Mam wrażenie, że podświadomie chyba już trzeci odcinek kończę w bardzo podobny sposób. W ogóle, w ogóle mam wrażenie, że gadam tutaj niby z wami, niby do was, ale podświadomość właśnie w przestrzeni podcastu, daje sobie znać najwyraźniej, bo sobie pozwalam na taki wiecie, strumień świadomości. Dużo jest tutaj o. Wolniejszym, ale systematycznym ruchu naprzód, o akceptacji tego, że mm, nie jestem bolidem Formuły 1 i nigdy nie będę. Czasem po, prostu, czasem po prostu warto dać sobie czas, wiecie? Momentami ten czas jest odpowiedzią w zasadzie na wszystko, dodaje odwagi, siły, energii, pozwala się uczyć i przekraczać kolejne granice. Ale na własnych zasadach. Teraz przyszło mi takie skojarzenie, że to moje wrażliwe przekraczanie strefy komfortu jest jak morsowanie trochę. Nie wpierdzielę się przecież do lodowatej wody na bombę, tylko będę zanurzać się powoli. Czy to tempo sprawi, że w rezultacie się nie zanurzę? No wręcz przeciwnie, dzięki niemu nie kojfnę gdzieś po drodze i osiągnę swój cel. Myślę, że to jest dobra taktyka. Ok, tu postawię kropkę i postaram się wrócić do Was już niedługo, a tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia, całuję, cześć.